miał bruk optyczną przewagę, po prostu poruszał się po tym boisku lepiej, ale nie stworzył sobie setkę, no również mi nie, ale w drugiej połowie tam przepadnuta piła, po prostu przypadkowa bramka, no. Także jest to szkoda, no. Ja myślę, że potem o tej otrzymanej bramki my już byli lepszym zespołem, dlatego że zespół sobie ustępę przy 16 metr, a Brunel wynik, grał na kontry tylko. Koniec marzeń o pierwszej lidze, panie trenerze, dzisiaj? No chyba tak, nie wiem, po prostu będziemy walczyli dalej, no mecz za meczem oczywiście, także będziemy chcieli każdy mecz wygrać, no, jest to szkoda. No. Brakowało nam dzisiaj trochę szczęścia. Jak pan widzi swoją przyszłość w tym klubie? Nie wiem. Na dzisiejszy dzień wam nie pokażę odpowiedzi. Jak nie awansuję oczywiście, tu nie będę 100%.